Przed spotkaniem ze Szczakowianką Jaworzno nikt nie przypuszczał, że trójka sędziowska odegra pierwszoplanową rolę w tym ciekawie zapowiadającym się pojedynku. O szczegółach przekonacie się w materiale filmowym, a tymczasem zapraszamy na składy obu drużyn. Na początek Szczakowianka Jaworzno. Czwarta minuta. Lisiński w kierunku Jarnota, ale nie dochodzi. Teraz futbolówka, jeszcze jest Nowotnik. Zagrywa do Kędzierskiego, ten na obieg do Rzemły. Rzemła wykłada do Jacka Jarnota. Napastnik Podlesianki nie trafia, jednak w piłkę, a mogło być 1-0 dla gospodarzy. Tomanek. Piłka na Łukasza Stachonia, ten kiksuje i to stwarza zagrożenie dla Szczakowianki. Ratuje sytuację Maciej Stachoń, ale fauluje w polu karnym Marcina Smarzyńskiego. No i będzie rzut karny dla przyjezdnych. Żółta kartka dla Macieja Stachonia. No i w siódmej minucie goście będą mieli okazję na pierwsze trafienie. Do piłki podchodzi Mateusz Wawoczny. Pewne uderzenie, no i Szczakowianka prowadzi w Katowicach 1-0. Kompletnie zmylony Artur Tomanek. Poszedł w drugi róg. No a Wawoczny spokojnym strzałem wyprowadza drużynę z Jaworzna na prowadzenie. 14 minuta. Ponownie w natarciu gości jest Michał Chrabąszczy. W polu karnym Chrabąszcz uderza, broni to Tomanek. Jeszcze dobitka Mikołaja Gądka, no ale po raz kolejny doskonale broni Artur Tomanek. W odpowiedzi Podlesianka. Kędzierski z rzutu wolnego uderza na bramkę, wybija to Wawoczny. Walczy tam jeszcze Rzemła, przewracany w polu karnym. No i mieliśmy pierwszą kontrowersję w tym meczu. Później jeszcze faul Bremera i zasłużona żółta kartka. Obydwaj zawodnicy atakowali piłkę. No i w tej sytuacji jeszcze mogę zrozumieć decyzję sędziego. To już minuta 31. Piłka posłana w pole karne. Walczy tam Jacek Jarnot. Utrzymał się przy piłce napastnik Podlesianki. Jarnot w polu karnym faulowany. Sędzia przerywa grę i ku zaskoczeniu wszystkich pokazuje Jackowi Jarnotowi żółtą kartkę za symulkę. Kompletnie niezrozumiała decyzja arbitra. Jacek Jarnot ewidentnie faulowany w polu karnym, o czym świadczy też druga powtórka. Wściekły trener Damian Ostrowski, który nie zgadza się z decyzją sędziego. Kędzierski do Rzemły. Rzemła z Jarnotem. Rzemła już w polu karnym. Niemal identyczna sytuacja jak z Jackiem Jarnotem. Po raz kolejny odwizdany faul. Zdaniem sędziego jednak przed polem karnym. Jak pokazuje powtórka, nie był to najlepszy dzień sędziego Łukasza Jakubskiego. Faul ewidentnie w polu karnym. No i kolejna błędna decyzja krzywdząca Podlesiankę w tym spotkaniu. Wawoczny. Piłka posłana w pole karne. Wychodzi Tomanek. Na moment zażegnuje niebezpieczeństwo, ale traci futbolówkę. Lisiński. Jeszcze uderzenie Budaka. Próbował jeszcze dojść do tej piłki Smarzyński, no ale to tyle, jeżeli chodzi o zagrożenie bramki i gospodarz. Końcowe fragmenty pierwszej połowy. Kędzierski z Nowotnikiem. Kędzierski przed polem karnym uderza, ale wysoko nad poprzeczką Gargasza. Druga połowa. Pierwsza akcja Szczakowianki, Smarzyński. Wawoczny posyła piłkę w pole karne. Chrabąszcz atakuje Tomanka. Ucierpiał w tym starciu bramkarz Podlesianki. No ale obyło się bez kartki dla zawodnika z Jaworzna. Minuta 51. Kędzierski z rzutu wolnego, piłka w pole karne. Ręką zagrywa Mikołaj Gądek. Ewidentne przewinienie. Sędzia tego jednak nie dostrzega. Mają ogromne pretensje gospodarze. Uderza jeszcze Kędzierski. Doskakują do arbitra tego spotkania gracze Sołtysiej. Ten jednak wie lepiej.
56 minuta, Kędzierski. Piłka posłana w pole karne, uderzał tam Jarnot, jeszcze jest Rzemła. Piłka przeniesiona nad bramką Gargasza. Atakuje Szczakowianka. Smarzyński teraz wzdłuż bramki uderza. Groźnie było pod bramką Podlesianki, na szczęście bez drugiej bramki. Gargasz wygrywa ten pojedynek główkowy, Smarzyński z Niemczykiem. Piłka trafia do Jakuba Severina, który minął Marcina Nawrota. Severin, rykoszet. No i jest drugie trafienie dla gości. 73. minuta spotkania i Szczakowianka prowadzi w Katowicach 2-0. Piłka podbita nieszczęśliwie przez Marcina Nawrota. No, gdyby tak się nie stało, to Artur Tomanek miałby zdecydowanie większe szanse na obronę tego strzału. 15 minut do końca spotkania. Cały czas atakuje Szczakowianka. Ponownie Severin w polu karnym uderza. No i odbija to bramkarz z Podlesia. Łudząco podobna sytuacja do tej bramkowej, no ale tym razem lepszy Artur Tomanek. Dobry fragment Szczakowianki. Severin do Hrabąszcza ten uderza. No i doskonale broni Tomanek. Doskoczył tam jeszcze Smarzyński, który ma już na swoim koncie żółtą kartkę. Otrzymuje drugi żółty kartonik, no i w konsekwencji czerwony. Goście będą musieli sobie radzić w dziesiątkę. No a Smarzyński, mając żółtą kartkę na koncie, nie powinien w ten sposób atakować Artura Tomanka. To już doliczony czas gry drugiej połowy. Rzemła traci piłkę. Nie ma faulu zdaniem sędziego, no i ruszają goście. Jakub Severin, Szczakowianka wychodzi 3-2. Piłka zagrana do Bartosza Marendowskiego. Ten wykłada do Mikołaja Gądka. No i jest trzecie trafienie dla drużyny z Jaworzna. Ta bramka tak ucieszyła Jakuba Severina, który zamiast świętować ze swoimi kibicami, którzy przez cały mecz fantastycznie ich wspierali, niepotrzebnie podbiega pod sektor kibiców Podlesianki. Bramki dla swojej drużyny powinno celebrować się z własnymi kibicami, dlatego nieco szkoda, że Severin nie docenił własnych fanów. Nerwowa atmosfera na boisku, spowodowana błędnymi decyzjami sędziego, przeniosła się również na trybuny, gdzie o mało nie doszło do rękoczynów. Na szczęście kibice po spotkaniu nieco ochłonęli, przybili sobie piątki i życzyli wesołych świąt. Takie sytuacje są jednak niepotrzebne, a wszystko to spowodowane katastrofalnymi decyzjami sędziego Łukasza Jakubskiego. Szczakowianka wygrywa, bo strzeliła 3 prawidłowe bramki, ale decyzje sędziego nie dały szansy Podlesiance na powalczenie jak równy z równym. Gościom gratulujemy zdobycia 3 punktów, a sędziemu Jakubskiemu życzymy sędziowania w spotkaniach, w którym nie będzie brała udziału Podlesianka. Trochę to takie przykre, że zostało to zepsute, bo kibice jak jednej, tak i drugiej drużyny, no niestety gdzieś atmosfera została trochę tak sztucznie według mnie podgrzana. Ale stało się jak stało, my skupiamy się na aspektach sportowych i chcemy w następnym meczu znowu punktować. Gorąca atmosfera, która panuje zarówno na boisku, jak i na trybunach, udziela się też presja wobec sędziów i nie do końca potrafią podejmować racjonalne decyzje. Sami też my tego nie możemy ocenić, dopiero zobaczymy pewnie na nagraniu, jak to wyglądało, no ale z reakcji i zawodników, i kibiców możemy dostrzec, że pewnie te decyzje były błędne. Ale nie możemy też opierać się tylko na tym, tylko musimy pracować i strzelać te bramki. Na mnie wpadło Szczakowiance, niestety się udało i przegrywamy. Atmosfera udzielała się każdemu. No mówię, do pracy sędziów się nie będę odnosił, ale no, boisko musimy oddzielić od trybun. Także na boisku musieliśmy zachować spokój i koncentrację. Nie możemy sobie pozwolić, żeby właśnie taka gorąca atmosfera wdzierała się też na boisko. No niestety, ale przegrywamy mecz, który tak naprawdę według mnie nie powinien się tak skończyć, bo pierwsza połowa bardzo mocno wyrównana, mamy swoje sytuacje, których nie strzelamy, nadziewamy się tak naprawdę na jedną kontrę, rzut karny. W drugiej połowie otworzyliśmy się, no i niestety wynik skończył się jak skończył, szkoda, bo włożyliśmy bardzo dużo pracy, nam niestety dzisiaj się nie udało. Praktycznie od początku meczu przegrywaliśmy 1-0 z powodu karnego, no i ciężko niestety jest z taką drużyną jak Szczakowianka, kiedy się otwieramy, chcemy atakować, chcemy odrobić trochę wynik. To jednak często się kończy właśnie w ten sposób, że przegrywamy. Myślę, że niezasłużenie takim dużym wynikiem. Tak samo w poprzedniej rundzie też w końcowej fazie meczu strzelili nam bramki. Tak i teraz, no niestety musimy się pogodzić z tą porażką.
ale jedziemy dalej. Naprawdę stwarzaliśmy sobie sytuację, mieliśmy bardzo groźne stałe fragmenty gry. No niestety Szczakowianka tak naprawdę stworzyła kilka groźnych akcji i trzy wykorzystała. Trzy punkty jadą zatem do Jaworzna, a Podlesianka już za tydzień zmierzy się na wyjeździe z Przemszą Siewierz. Początek tego spotkania o godzinie 17:00.